Cześć, z tej strony Irek Multimaszyny. Dzisiaj, korzystając z okazji takiej, że mam na serwisie Worda 530, chciałem Wam pokazać możliwą przyczynę problemów z uruchomieniem nowej kosiarki, którą zakupiliście wysyłkowo. Przyczyna ta może wystąpić zarówno w Wordzie, jak i w każdej innej kosiarce. Jest związana z niedomknięciem, niedomykaną przepustnicą ssania i tak naprawdę będzie dotyczyła wszystkich tych silników, które mają czy to ssanie załączane ręcznie, manetką, czy też ssanie automatyczne. Nie będzie dotyczyła tych silników, które, żeby uruchomić, musicie tą pompeczką napompować paliwa. No to zabierajmy się do pracy. Teraz przy silniku sprawdzam sobie, czy tą dźwignię, która odpowiada właśnie za załączanie, za zamykanie przepustnicy ssania, sprawdzam, czy jestem w stanie ją popchać dalej. Tutaj w tym przypadku widzę, że dam radę to zrobić. To też można łatwo podejrzeć z przodu na gaźniku. Tak, tutaj pokażę Wam jeszcze raz. Zwróćcie uwagę. To jest przepustnica ssania. Tak jest ssanie zamknięte. I pomimo tego, że manetka jest ustawiona w pozycję ssania załączonego, to ja mogę tą dźwignię jeszcze domknąć. Teraz ja to robię tak, że tą manetkę nie ustawiam w pełni w pozycji ssania załączonego, tylko zostawiam jej troszeczkę miejsca. Nie daję od razu tak, tylko w ten sposób. Usterkę tą można usunąć bez konieczności zdejmowania tej obudowy filtra, natomiast ja zdejmę to tylko i wyłącznie po to, żebyście lepiej widzieli, w czym tkwi rzecz. Tutaj mamy dwie dziesiątki, dwie nakrętki na dziesiątkę, luzuję. Dobra, użyłem trochę siły i teraz zobaczcie, tutaj mamy przepustnicę ssania, dźwignia jest w pozycji ssania załączonego, a ta przepustnica wcale nie jest zamknięta i to jest ta sytuacja, z którą musimy się uporać. Czyli wyregulować linkę tak, żeby domykała przepustnicę ssania. Luzujemy uchwyt, który trzyma linkę z pancerzem. Teraz następnie dociskam tą dźwignię, żeby przepustnica ssania się zamknęła. Kiedy mam zamkniętą, dokręcam uchwyt trzymający linkę. Mocno, ale bez przesady, żeby nie zerwać. Jeszcze trochę luzu jest. W związku z czym cofam sobie lekko manetkę. Jeszcze raz muszę tą dźwignię, tą śrubę poluzować. Dociągnę mocniej. I popatrzcie teraz, po to zostawiłem sobie ten luz na manetce, nie ustawiłem jej w pozycji skrajnej,
żeby w tym momencie, kiedy mam to skręcone i dociągnę sobie tą dźwignię do końca, przepustnica domykała się do samego końca. Teraz dźwignia ssania działa prawidłowo. Przepustnica się zamyka, mogę przystąpić do skręcania obudowy. Tutaj zwróćcie uwagę na to, żeby ta uszczelka siedziała na swoim miejscu w momencie, kiedy będziecie dokonywać z powrotem skręcania. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj wąż od odmy, żeby Wam siadł tutaj w wyjściu z bloku silnika. Cyk. Dobra. Przykręcam dwiema dziesiątkami. I mamy gotowe, możemy przystąpić do próby uruchomienia. Zobaczymy, czy nam to pomogło.